Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Asia wzięła udział w zajęciach teatralnych. Zajęcia składały się z dwóch części. Każda część trwała tyle samo minut. Pomiędzy pierwszą a drugą częścią była 10-minutowa przerwa. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 17:45, a zakończyły o 19:05. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Druga część zajęć rozpoczęła się o godzinie, o której godzinie? Czyli może na wstępnie przeliczmy, ile czasu trwały te dwa zajęcia łącznie z tą przerwą 10-minutową. Czyli od 17:45 do pełnej następnej godziny, czyli do 18 mija 15 minut, do pełnej następnej godziny 1 godzina, i do godziny 19:05 jeszcze 5 minut. Czyli wychodzi na to, że mamy 1 godzinę, 15 minut plus 5. Teraz tą godzinę zamieniam na minuty, 60 plus 20 jeszcze minut. Wychodzi nam 80 minut, czyli dwa zajęcia plus przerwa to 80 minut. I teraz od 80 minut odejmę 10-minutową przerwę. Wychodzi 70 minut. Ponieważ zajęcia składały się z dwóch części i każda część trwała tyle samo, to teraz ten czas podzielę na dwie równe części. Wychodzi, że każda część trwała 35 minut. I teraz co zrobię? Żeby dowiedzieć się, o której rozpoczęła się ta druga część, to od końcowego czasu odejmę czas, który był przeznaczony właśnie na więc od 19:05, to jest czas, kiedy zakończyły się drugie zajęcia, odejmuję czas tych właśnie drugich zajęć, czyli odejmuję 35 minut. Więc na początek odejmę 5 minut, a później 30. Dlaczego 5 minut? Bo tu mam 19:05. Więc od 19:05, gdy odejmę 5 minut, będzie to godzina 19 i jeszcze odjąć 30, wychodzi, że jest to 18:30. Czyli o 18:30 musiały rozpocząć się drugie zajęcia. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.